Cześć, siemanko, witam wszystkich na moim kanale, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na budowie, bo dzisiaj podsumujemy sobie koszty budowy. Od razu na początku, słuchajcie, takie króciutkie wyjaśnienie, ponieważ będą dwa odcinki, jeżeli chodzi o te koszty budowy. Dzisiaj skupimy się na tym poddaszu, na ociepleniu, na stelażach, płytach, karton, gips i tak dalej. Ale zrobię jeszcze jeden dodatkowy odcinek odnośnie kosztów budowy, z racji tego, że mamy, no tak na dobrą sprawę, stan deweloperski. Ten stan deweloperski to też się różni, nie ma jakiejś głównej takiej definicji, którą kieruje się każdy. Ten stan deweloperski potrafi się różnić, na przykład jak odbieracie dom od dewelopera czy mieszkanie, no to stan deweloperski może się różnić w zależności od dewelopera. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o stan deweloperski, to brakuje tylko, moim zdaniem, montażu parapetów. Mamy posadzki, mamy tynki, elektrykę i tak dalej. Pewnie jeszcze mogłoby być gniazdka gdzieś i nie wiem, czy są pomalowane te mieszkania, jak się odbiera od dewelopera. Nie wiem. Na pewno brakuje parapetów. Ja parapety tutaj mam zakupione. Został tylko ich montaż. Więc tak to wygląda. I w tym następnym odcinku, jeżeli tutaj się skupimy na tym, co było zrobione od ostatniego czasu, czyli ostatnio, jeżeli mówiliśmy sobie o kosztach budowy na tej inwestycji, to koszty podawałem po montażu pompy ciepła i zrobieniu tej kotłowni, w której przed chwilą byłem. Więc tutaj ostatnio były te koszty. Dzisiaj skupimy się na poddaszu, a ten następny odcinek to zrobię takie wszystkie główne etapy tej budowy. Podam Wam koszty w jednym odcinku, no bo jak do tej pory ja po każdym jakimś większym etapie zawsze podsumowywałem tą inwestycję, koszty całej inwestycji, koszty samego domu, koszty samego garażu, który tutaj widzicie. Więc utworzyłem z racji tego specjalnie nową playlistę na tym kanale. I z tego co pamiętam, to ta playlista się nazywa Koszty budowy. Więc jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli kogoś interesują naprawdę szczegółowo omawiane te koszty budowy po każdym kolejnym większym etapie, na przykład po fundamentach, po naziemiu, po tynkach, po posadzkach i tak dalej, to możecie sobie wejść na tą playlistę i od początku budowy wszystkie te koszty skrupulatnie podaję. Kto mnie ogląda, ten wie, ale cały czas dochodzą też nowi ludzie. Więc wyjaśniam, a dodatkowo właśnie oprócz tej playlisty, jeżeli nie chce się Wam oglądać tych 7 filmów, no to zrobię właśnie z racji tego, że mamy ten stan deweloperski, oddzielny film, w którym Wam właśnie podam koszty fundamentów, jakie były, koszty naziemia, koszty dachu, koszty okien, drzwi i tak dalej, tynków, podłogi, tak jak to robiłem po każdym większym etapie. No okej, więc chyba nie przedłużajmy. Aha, jeszcze jedno wyjaśnienie. Bo tutaj tak naprawdę to poddasze nie jest do końca skończone, ale ja jestem z tym moim kumplem rozliczony. Ponieważ on zaczął już tutaj robić łazienkę, a w wolnej chwili po prostu te poddasze skończy. Tutaj już łazienkę mi zaczął robić powoli. Oto pływ liniowy chyba gdzieś tam sobie wstępnie osadził. Kupiłem mu wentylator, bo tutaj będzie wentylacja szła tutaj do tego przewodu kominowego. A tutaj jeszcze, tak jak już powiedziałem, nie skończył. Tutaj tych zostało mu, jak widzicie, przykręcenie kilku płyt i poszpachlowanie. Wszędzie poszpachlowanie. On jeszcze teraz tego nie szpachluje. Jak widzicie, wyłaz jest zamontowany. On jeszcze teraz tego nie szpachluje, dlatego że no, powiedział, że lepiej mu będzie, jak się zrobi cieplej.
Skoro tak chce, to nie ma problemów. I tutaj oczywiście, bo ktoś mi kiedyś pisał, że mało jest tych wkrętów. Tutaj będzie jeszcze, te wkręty będą dokładane, będzie ich znacznie więcej. Potem po prostu tutaj zostało to poszpachlować. Ale jak ja już jestem z nim rozliczony, jedynie co może dojść, no to koszt właśnie tej szpachli, ale to są już jakieś groszowe sprawy. Pytaliście mnie, no jak to, stan deweloperski, a gdzie gładzie? Tutaj gładzi nie będzie, nie ma takiej potrzeby. Świeciłem reflektorem po tych ścianach i po prostu te tynki są wykonane bardzo dobrze. Wystarczy, ja sobie tylko żyrafą delikatnie przejadę jakimś papierem, nie wiem, 180, może 220. Przejadę sobie przed malowaniem, jakieś tam ubytki gdzieś jak są, to wyrównam to, po prostu dołożę w większe miejsca, na przykład to, jak gdzieś o tutaj widzicie, ubytek jest, to po prostu tynkiem to uzupełnię. Potem dam grunt i pomaluję. A tych gładzi po prostu, ja miałem tych tynkarzy z polecenia od sąsiada mojego, który mieszka tam w tym domku. A stąd chyba nie widzicie, od mojego sąsiada, który tutaj mieszka. Miałem z polecenia tych tynkarzy. On u siebie gładzi też nie robił, byłem u niego w domu, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc moim zdaniem mógłbym to oczywiście zrobić, te gładzie, ale wyrzucanie pieniędzy w błoto moim zdaniem. No dobra, to tak gwoli wyjaśnienia. Omawiamy koszty. Ostatnio zatrzymaliśmy się na 664 728 zł i 55 groszy. To były koszty podane po montażu pompy ciepła, całego sprzętu do tej pompy, zrobienia kotłowni na gotowo. Więc tak właśnie, to było ostatnim razem, na tym się zatrzymaliśmy i ja mówię od razu wam, bo za każdym razem jak nagrywam te filmy, to się powtarzam, że to jest koszt całej inwestycji, wszystkiego. To nie jest koszt tylko tego domu, ale tego domu, tamtego garażu, który wam wcześniej pokazywałem, tej działki, załatwiania całej papierologii, przydomowej oczyszczalni ścieków i tak dalej, doprowadzenia przyłączy, doprowadzenia wody do domu, WLZ-ka, jeżeli chodzi o elektrykę i tak dalej, więc to jest koszt całej inwestycji. A potem wam oddzielnie oczywiście podam, ile sam na samym końcu, ile sam tylko dom kosztował i sam garaż. Teraz tak, wełna na ten dom. Tutaj możecie sobie zobaczyć resztki. To jest wełna skalna. Gdzieś tam podawałem wam parametry w poprzednich odcinkach. Tutaj ten, kto mnie ogląda, to wie, ale ci, którzy mnie nie oglądają, są nowi, zaczęli mnie oglądać niedawno, to tutaj pod tą płytą jest 15 i 10 i dodatkowo jeszcze między płytą ASB a tą płytą karton gips jest jeszcze dodatkowo dane 15 cm. Koszt tej wełny na ten dom, i tutaj sobie napisałem, że tej wełny 10 centymetrowej wyszły 154 metry na ten dom, a wełny 15-centymetrowej 205 metrów, z racji właśnie tego, że jeszcze dodatkowo tutaj jest ta 15 dana, dlatego jej wyszło więcej. To jest koszt 12 429 zł i 54 grosze, jeżeli chodzi o tą wełnę. Płyty karton gips, 30 sztuk zwykłej i 10 sztuk płyty zielonej, bardziej odpornej na wodę. To jest koszt 1552 zł i 36 groszy. Profile na stelaże, o tutaj gdzieś jeszcze resztki tych profili zostało.
Tamte profile to były różne, przyścienne, różne rozmiary i tak dalej. Ja aż tak szczegółowo nie będę tego omawiał. Powiem Wam po prostu, ile za wszystkie profile wyszło, a wyszło 2650 zł i 77 groszy. I jeszcze dodatkowo folia paroizolacyjna, 3 rolki, 313 zł i 65 groszy. Przepraszam. Wyłaz na strych, ten, który widzieliście tutaj, to jest wyłaz firmy, która robi też wyłazy dla Fakro. Pokazywałem Wam kiedyś dokładnie, jaka to jest firma. Powiedzieliście mi, że bardzo dobry wyłaz, mi tam pisaliście w komentarzach. Można go nawet otworzę, bo jeszcze Wam nie pokazywałem, jak to się... Tu mam takie narzędzia do otwierania tego wyłazu. Ja tutaj sobie ten wyłaz zabezpieczyłem. Czekajcie, to zdejmę sobie powolutku. Tutaj trzeba uważać, bo z tyłu można spaść. Tak wygląda. Ja sobie zabezpieczyłem taśmą, żeby się na razie nie brudziły te stopnie. Nie wiem, czy w ogóle tego w przyszłości nie pomaluję. A tutaj nie ma gdzieś firmy? Nie, nie widzę. No mniejsza z tym. W każdym bądź razie wyłaz kosztował 749 zł i 84 grosze. To jest koszt tego wyłazu z transportem. Zamawiany na Allegro. Jeżeli kogoś interesuje, mogę podać link, bo cały czas jest w sprzedaży. Płyta OSB, która w poprzednim odcinku, tam nie będę już na górę wychodził, bo tam i tak jest ciemno i nic nie zobaczycie. Dopiero w przyszłym tygodniu prawdopodobnie przyjdzie elektryk. Będzie mi tutaj wszędzie robił gniazdka, czyli kontakty, włączniki do światła i tak dalej. I dodatkowo mamy w planie uruchomić już wszędzie rolety, bo one nie były tak naprawdę od montażu uruchamiane. Były tylko sprawdzone na samym początku wszystkie, czy działają w mojej obecności. I potem nie były uruchamiane. Na krótko były sprawdzane takim specjalnym urządzeniem do sterowania. Mniejsza z tym. Płyta OSB tam na cały ten strych. W poprzednim odcinku tutaj daję link, jeżeli kogoś interesuje, jak to wygląda. Pokazywałem ten strych, jak jest zrobiony. Płyta OSB na ten strych, na całość 3930 zł. Tam na podłogę 24 cm poszło, a na obicia szczytów sprawdzałem 15 cm płyta frezowana. Też były zamawiane te płyty na Allegro, bo nawet z transportem wychodziło taniej niż w marketach budowlanych. Materiał inny na poddasze, takie jak na przykład wkręty, wieszaki, gwoździe i tak dalej. Poprzeczki tam do zamontowania tych płyt OSB na podłogę i tak dalej. Po prostu wszystkie inne materiały, których ja tutaj nie wymieniłem, bo szczegółowo nie ma sensu tego robić. To był koszt 2410 zł i 38 groszy. Czyli podsumowując, cały materiał na zrobienie tego poddasza wyszedł mnie 24 036 zł i 54 grosze. Tyle kosztował mnie materiał, żeby zrobić, zabudować to poddasze. Chodzi o zabudowę tą, o ocieplenie tego poddasza, zabudowę płytami karton gips i zrobienie tamtego strychu na górze płytami OSB. Jeżeli chodzi o robociznę, to zaraz Wam powiem, co ile kosztowało. Dokupiłem w międzyczasie parapet do łazienki, bo miał być na początku z płytek, ale koncepcja się zmieniła. I parapet do łazienki kosztował mnie 117 zł. Inne parapety, te wszystkie pozostałe, wliczałem w którymś z innych podsumowań kosztów. Robocizna. Poddasze. Często mnie pytacie w komentarzach, ile kosztowało na przykład sama zabudowa płytami karton gips bez ocieplenia. Nie wiem,
bo ja się tak nie umówiłem, ja się umawiałem inaczej z moim kolegą, ja się umówiłem 100 zł z metra, jeżeli chodzi o ocieplenie, zabudowę, karton, gips, stelaże, zabudowę też tą płytą OSB szczytów, bo podłogę mi już na przykład oddzielnie liczył. I to właśnie ocieplenie plus stelaże plus paroizolacja, płyty karton gips, podłoga i szczyty z OSB, to jest, tak, bo ja to wszystko zsumowałem, nie, oddzielnie tej podłogi nie dałem. Wszystko, czyli cała robocizna, to jest koszt 14,5 tysiąca złotych. Dodatkowo wentylacja i wyłaz, bo tam na górze jeszcze będzie wentylacja porozprowadzana, żeby była wentylacja w każdym z pomieszczeń. Jeżeli jest dobrze zrobiona wentylacja mechaniczna, to moim zdaniem rekuperacja to jest zbędny wydatek. Ale musi być tam wentylacja mechaniczna naprawdę dobrze zrobiona i żeby było odprowadzenie z każdego pomieszczenia. Wtedy moim zdaniem skromnym rekuperacja jest zbędna. Kosztuje to dużo pieniędzy. Ja tutaj się na to nie zdecydowałem i bym się na to nie zdecydował również teraz. Wentylacja i wyłaz, w sensie, że koszt zamontowania tego to jest 700 zł. I... aha, zabudowa, karton, gips, łazienka i garderoba 300 zł. Chodzi o te... to jest teraz zastawione, ale chodzi o zabudowanie tych rur. W garderobie też. W garderobie też chodzi o zabudowanie tutaj. Tego. Czyli robocizna. Za to całe poddasze wychodzi dokładnie 15,5 tysiąca złotych. Czyli podsumowując, zrobienie tego poddasza, te wszystkie koszty, o których przed chwilą Wam tutaj mówiłem, wyniosło mnie to dokładnie 39 536 zł i 54 grosze. Tyle zrobienie tego poddasza dokładnie mnie kosztowało. Okej. No to byśmy mieli na tyle. I teraz jeszcze garaż. Bo tak, bo ja kupiłem od razu wełnę też na garaż. W garażu będzie ocieplana, garaż będzie ocieplany wełną 15 cm. Ta wełna, duża część została w garażu. Jest przeniesiona do garażu. I tak na pewno tej wełny mi trochę zostanie. Jestem już na tym etapie pewny, bo nawet dziesiątki mi już zostało. A dziesiątka nie będzie używana już raczej do niczego. Więc ja tą wełnę pewnie odsprzedam. Ten mój kolega, niewykluczone, że ją ode mnie odkupi, który mi tutaj robi tę łazienkę w tym momencie i który mi robił to poddasze. Więc jeżeli sprzedam, to oczywiście odejmę te koszty. Odejmę tą sumę, za którą mu sprzedam tą wełnę. Wełnę do garażu 15 cm to był koszt 2533 zł i 90 groszy. Tam będzie tylko ta 15 dana i też taki sam wyłaz, identyczny jak jest zamontowany tutaj. Taki sam identyczny wyłaz kupiłem sobie też do garażu. Czyli mamy powtórkę z rozrywki, znowu 749 zł i 84 grosze. I na razie, jeżeli chodzi o ten garaż, żadnych więcej kosztów nie ma. W garażu też będę robił podobną zabudowę jak tutaj. Zrobimy taką antresolę z płyt OSB, po prostu, żeby zabudować, żeby było niżej. No i dodatkowo oczywiście miejsce się zrobi na przechowywanie różnych gratów. No dobra, podsumujmy całą inwestycję. Sam dom od początku w stanie deweloperskim. Praktycznie, no bo zostały jeszcze te pierdoły do zrobienia, ale ja mówię, to już praktycznie jest stan deweloperski. To jest koszt dokładnie 472 658 zł. Nawet grosze się wyrównały. Nie ma nawet żadnego grosza w końcówce. Tyle do tej pory kosztował mnie ten dom. Widzicie sami, prawie pół bańki za domek, 117 metrów. Projekt dom w zielistkach, wersja trzecia, lustrzane odbicie.
pół bańki za taki domek stan deweloperski, natomiast garaż do tej pory kosztował mnie 121 tysięcy i 18 zł. I do tego jeszcze 26 groszy, bo ja tutaj, jak widzicie, skrupulatnie co do grosza liczę. Tam nie będziemy szli do tego garażu, tam się nic nie zmieniło. Pokazywałem kiedyś tam w innych odcinkach, jak tam w środku wygląda. Nie ma tam tak na dobrą sprawę nic do pokazywania, więc nie ma sensu tam iść. I reasumując, koszt całej inwestycji to jest koszt 707 665 zł i 83 grosze. Do tej pory kosztowała mnie właśnie tyle ta cała inwestycja, garaż, działka, tam widzicie grzybki od tej przedomowej oczyszczalni ścieków. No mówię, cała inwestycja od samego początku, łącznie z papierologią i tak dalej. Tyle to na dzień dzisiejszy kosztowało. Stan deweloperski i myślę, że następne po prostu takie podsumowanie. Bo teraz będę robił jeszcze podsumowania finansowe, ale to będzie na przykład na takiej zasadzie, ile kosztowała ta łazienka po skończeniu. Cała kompletnie, jak będzie skończona, to Wam też powiem, ile robocizna kosztowały, ile wszystkie rzeczy, które tam leżą sobie i czekają. Ile mnie ta cała łazienka kosztowała. No i chyba zrobię jeszcze jedno takie duże podsumowanie. W sensie, jak już będzie dom pod klucz tak zwany. Czyli tak na dobrą sprawę będzie wszystko oprócz jakichś takich mebli, chociaż na przykład meble kuchenne będą, tak? I łazienka na gotowo będzie, tutaj płytki na podłodze. Tylko że pod klucz to też już bym musiał Wam powiedzieć razem z górą. Tam na górze zostaną do zrobienia tak na dobrą sprawę panele i łazienka. Ale to będzie robione, nie wiem, może za rok, może za dwa. Na razie póki co chcę się wprowadzić. Plany są, żeby tutaj ten cały dół zrobić, wprowadzić się i potem odłożyć trochę kapusty, zrobić dopiero w następnym roku. Wszystko na zewnątrz, kostka, ogrodzenie, ogród i tak dalej, żeby na zewnątrz było wszystko na gotowo zrobione, tutaj taras. Balustrady, a o balustrad jeszcze nie ma na tych dużych oknach. Tam na zewnątrz to też myślę, że w tym roku będę to robił. A górę, czyli panele i łazienkę, nie spieszy mi się z tym. Myślę, że pewnie zostawię to sobie na sam koniec. Gdzieś tam za dwa lata sobie zrobię tą górę. Więc to na tyle, jeżeli chodzi o podsumowania tych kosztów. Zobaczymy, ile będzie koszt całej inwestycji. Ja pamiętam, jak zaczynałem budowę, pisaliście mi szykuj bańkę. Szczerze powiem, że nie wierzyłem w to, ale mieliście, okazuje się, że pewnie mieliście rację. Macie, widzicie, tam troszeczkę ponad 707 tysięcy złotych, a do zrobienia zostało jeszcze jednak sporo, więc cała inwestycja myślę, że w bańce się zamknie. Jeszcze niektórzy mi tam piszą często jakieś komentarze, że a, wyprowadziłeś się do Polski, wróciłeś do Polski na jakiejś zadupie. Nic bardziej mylnego. To jest naprawdę znakomita lokalizacja. Już Wam mówię dlaczego. 10 km od centrum miasta wojewódzkiego, jakim jest miasto Lublin. Tutaj nie sugerujcie się, że to, co widzicie za oknem, bo ta droga, na której stoi teraz moje auto, w tamtą stronę trzeba przejść 200 metrów i dochodzicie do drogi głównej krajowej, albo dojeżdżacie 200 metrów od drogi głównej krajowej. A nie wiem, może tam będziecie widać, bo tam samochody jeżdżą w oddali, ale nie wiem, czy to w kamerze będzie widać. Tam jest droga główna, już krajowa. Przystanek jest praktycznie, jeżeli tą drogą byście poszli w tamtym kierunku 200 metrów, dochodzicie do drogi krajowej i przystanek. Przechodzicie przez tą drogę i praktycznie 50 metrów i jesteście na przystanku.
A połączenie z Lublinem są tutaj, jeżdżą busy co 15 minut, więc jest znakomite. Do drogi ekspresowej jest stąd 2 km. Droga ekspresowa jest połączona z siecią dróg ekspresowych i autostrad w Polsce, a co za tym idzie w całej Europie. Dzięki temu, że to miejsce jest 200 metrów od drogi głównej, jest doskonały dojazd, doskonała lokalizacja, ale jest cichutko. Zobaczcie, cichutko. Ja tam mam lasy, łąki. Może pójdę na górę. Lepiej będzie widać. Więc cisza, spokój, dopóki oczywiście to nie będzie zabudowane, bo kiedyś, widzicie, tutaj naokoło cały czas, tam się nowe domy budują, cały czas nowe domy powstają, ale zobaczcie, tam w oddali las. Tutaj też bardzo blisko są stawy, można pójść sobie na rybki. Szkoła, apteka, dyskont. Jest od tego miejsca, wszystko to jest w promieniu 2 km, przychodnia zdrowia, więc bardzo blisko, no, w promieniu 2 km to nie jest daleko. Sklep spożywczy, sieciówka jest jakieś, no, maksymalnie pół kilometra stąd, myślę, że nawet troszeczkę bliżej, gdzieś 400 metrów. Więc wszystko jest blisko, blisko jest miasto wojewódzkie, ale nie jest to samo miasto, ja nie chciałbym mieszkać w samym mieście, tylko pod miastem, tak jak powiedziałem, 10 km stąd jest do centrum tego miasta, nie do granic, tylko do centrum, więc uważam, że lokalizacja jest doskonała, wręcz wymarzona. Działki tutaj w tym miejscu, takie jak moja, ja za swoje dałem 85 tysięcy, w dzisiejszych czasach 200 tysięcy trzeba dać za taką działkę w tej okolicy 10-arową. Tych działek na sprzedaż nie ma, bo te, które były, się sprzedały. Nie widziałem już dawno tutaj żadnej nowej działki w okolicy na sprzedaż. Nawet ludzie często zostawiają karteczki gdzieś w sklepie albo są tutaj takie tablice z ogłoszeniami. Kupię działkę lub dom w tej okolicy, więc działki zeszły na pniu. To tylko tak krótko podsumowując. Żebyście nie myśleli, że to gdzieś dziura zabita dechami, naprawdę lokalizacja jest prima sort według mnie. Dobra, kończymy. Poznaliście koszty stanu deweloperskiego tego domu. To na razie, trzymajcie się. Wszystkim życzę zdrowia. Hej, pozdrawiam wszystkich.